Dziś 27 lipca, środa, a jak co środę, czas na prowadząc architekturę. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o raporcie Izby ujawnionym na łamach czasopisma Zawód Architekt. Jest to szokujący raport, dlatego w tym odcinku postanowiliśmy o tym mocno poopowiadać. W ramach Izby działa taka grupa bojowa, której skrót to ZOZA, pieszczotliwie ZOZA. No i właśnie w tym czasopiśmie znajduje się artykuł, który przedstawia no, bardzo, bardzo ciekawe dane dotyczące kondycji naszego zawodu architekta. I korzystając tutaj z naszego kanału, chcieliśmy wspomóc po prostu rozpropagowanie tych informacji, szczególnie jeszcze odnieść się również do tego, co dzieje się na forum facebookowym Praca w architekturze. Zostańcie z nami. W świecie architektury coraz to głośniejsze są głosy, że mamy bardzo złą sytuację w zawodzie. Są nawet takie głosy, które mówią o negatywnym doborze, selekcji. I coraz to więcej architektów wyjeżdża za granicę, ponieważ warunki pracy w Polsce są po prostu złe. Z czego to wynika? No, jednym z na przykład takich bardzo popularnych powodów, które zresztą jak sama Izba na łamach tego artykułu, o którym mówiliśmy na wstępie, nazywa szkodnikami, to, tak powiedzmy w cudzysłowiu, to są osoby tak zwani podpisywacze. Tutaj bardzo ciekawe dane, tak? Zebrane z ostatnich 5 lat. Okazuje się, że tacy podpisywacze potrafią zrobić w ciągu tego czasu 2,5 tysiąca projektów, co wychodzi w przeliczeniu na dni około 2 projektów dziennie. I to nie licząc urlopów. Szok. A my przez 10 lat w Tychach zrobiliśmy tylko 3 projekty. Może jest coś, żebyśmy się nauczyli i poprawili. Tutaj od kolegów wzięli jakieś inspiracje. Natomiast co było szokujące w tym raporcie, to to, że ci podpisywacze czy pieczątkarze generalnie nie są największymi tak zwanymi szkodnikami zawodu architekta. Okazuje się, że uplasowali się dopiero na 4. miejscu. Zadacie sobie pytanie, no to co zajmuje 1. miejsce? No i tutaj faktycznie zaskoczenie, tak? Zaskoczenie myślę dla wszystkich, którzy walczą również o to, żeby w naszym zawodzie po prostu były odpowiednie wynagrodzenia, że nie architekci do końca odpowiadają za sytuację, za całość jakby tych usług architektonicznych na naszym rynku. Ponieważ bardzo duża grupa, która tutaj opracowuje projekty, nie jest architektami, czyli są to osoby, które uzyskały, są to najczęściej inżynierowie budownictwa, którzy uzyskali uprawnienia przed 95 rokiem i wraz z nowelizacjami prawa po prostu jakby nabyli te prawa do również uprawnienia do sporządzania dokumentacji projektowych właśnie w branży architektonicznej. Tylko, że aby faktycznie móc pełnić tą funkcję, móc podpisywać się pod projektami jako architekt, powinni należeć również do Izby Architektów RP. Czego oczywiście nie robią. No i tutaj problem również polega na tym, że jak wynika z danych właśnie w tym artykule, no niestety można też zarzucić organom administracyjnym, które weryfikują te projekty budowlane, że no niestety, no, znaczy ta weryfikacja nie jest prawidłowa, ponieważ no, nie zwracają na to uwagi, że ci ludzie nie powinni się podpisywać pod tymi projektami i co by nie mówić, no niestety, w myśl zapisów ustawy Prawo Budowlane jest to łamanie prawa, i to dosyć poważne, za to są sankcje karne, nawet więzienie i tak dalej. No ale co z tego, skoro patrząc na to, jest to pierwszy problem i jest bardzo nagminny. Drugi problem, który przedstawiła Izba w swoim raporcie na łamach Zawód Architekt, są osoby, inżynierowie budownictwa z ograniczonymi prawami. To jest grupa, która no, tutaj na łamach czasopisma padają hasła o nawet fałszerstwach, czyli te osoby korzystają z podpisu, czy podpisują się w ramach przerabiania projektów gotowych. Autor tych typowych obiektów jest podpisywany jako autor tych przeróbek, co jest oczywiście też czynem zabronionym i grozi bardzo poważnymi konsekwencjami prawnymi.
A jakie ma to odzwierciedlenie dla inwestora? No osoby, które nie należą do izby, a powinny należeć zgodnie z literą prawa, nie są ubezpieczone, nie są, ten inwestor nie jest chroniony w tym momencie, jeśli chodzi o jego dokumentację, która tutaj powstaje. No dobra, ale o co tyle krzyku? Czy to tak naprawdę duży problem? No i tutaj powinniśmy się już odwołać do takich suchych faktów, czyli do danych, tak? Ponieważ w artykule możemy przeczytać, że Izba przeanalizowała w latach 2016-2021, jak to wyglądało. I wychodzi z tego, że w tym czasie obiektów kubulatorowych, na obiekty kubulatorowe wydano blisko 1 750 000 decyzji. I tutaj uwaga, autorami tych projektów budowlanych tylko w 20% byli architekci. W pozostałych byli to właśnie ci wcześniej wspomniani niearchitekci. Szok. Ta informacja mnie zaszokowała i dlatego dzisiaj dzielę się tą informacją z Wami, ponieważ czasopismo Zawód Architekt trafia do bardzo ograniczonej grupy ludzi, czyli w zasadzie do członków izby. Natomiast na forum Praca w Architekturze pojawiają się różne teorie spiskowe, różne idee, jak można by było ten problem rozwiązać, czy nawet padało takie hasło, że w Polsce jest za mało architektów. Ponieważ patrząc na statystyki ilości architektów do liczby mieszkańców w Europie, to Polska plasuje się na dole tabeli. Generalnie tylko cztery kraje mają mniejszą ilość architektów przypadających na 1000 mieszkańców. To jest Szwecja, Słowenia, Łotwa i Belgia. Ze współczynnikiem 0,34 mamy naprawdę małą ilość tych architektów i tego nie potrafiłem zrozumieć. Jak tu działa ta niewidzialna ręka rynku, która powinna spowodować olbrzymi popyt na usługi architektoniczne? Tymczasem ceny w Polsce są niskie, spadają i ta jakość architektury jest mocno wątpliwa. Z czego to wynika? I teraz, jeżeli przyjąć te założenia, że 13 tysięcy architektów jest odpowiedzialnych za 20% decyzji, no i założyć, że powiedzmy tyle samo inżynierów budownictwa tworzy tą dokumentację, to tak naprawdę 65 tysięcy osób tworzy dokumentację tą wymagającą na pozwolenie na decyzję. No i tutaj nasz współczynnik znacząco rośnie. W tym momencie znajdujemy się jako drugi kraj, zaraz po Italii, która ma ten współczynnik na poziomie 2 architektów na każde 1000 mieszkańców. I to może tłumaczyć tą obecną sytuację. No jako naukowiec mogę powiedzieć, że jeszcze za wcześnie na wyciąganie wniosków, ale widzę tu pewną korelację. A ty co myślisz? Znaczy ja na pewno, tak, na samym początku, tak jak mówiliśmy, to jest na pewno, te dane są szokujące i wymagają jeszcze szerokiej analizy, szczególnie, że tutaj skontaktowaliśmy się również z autorką tego artykułu i chcemy w przyszłości po prostu zrobić jeszcze szerszy odcinek na ten temat, aby bardziej dogłębnie odnieść się do tych danych. No, co by nie mówić, jeszcze obraz jest też taki, no, że jednak 50% według danych, tutaj 49 dokładnie, jeżeli chodzi o dane podane w artykule, jeżeli chodzi o obiekty, które są na, kubaturowe, które są realizowane na pozwolenie na budowę, są inne niż mieszkaniowe. To oznacza, że tak naprawdę na rynku jeszcze jest wiele miejsca na usługi architektoniczne z tej, można powiedzieć, wyższej półki, takiej po prostu specjalistycznej. No, można by było powiedzieć, że przecież no wiadomo, że inwestorzy, którzy będą realizować obiekty za dużym budżecie, kilkaset milionów złotych, kilkadziesiąt, no raczej nie będą tutaj skąpić na projekcie i szukać oszczędności, aczkolwiek różnie z tym bywa. Znamy też takie przykłady, gdzie no właśnie a propos nawet naszej branży basenowej w konkursach wygrywały osoby, które a propos to, co też jest poruszane tutaj w artykule, nie miały na przykład uprawnień, a mimo to startowały w tym konkursie i go wygrywały. Co więcej, dzisiaj realizują te projekty właśnie dzięki usługom kolegów pieczątkarzy. No i tak to właśnie też funkcjonuje. No więc moim zdaniem temat jest bardzo szeroki. Chcieliśmy tym odcinkiem rozpocząć tą dyskusję, bo uważamy, że jest bardzo poważny. Rzuca nowe światło, rzuca, że tak powiem, wskazuje, gdzie są jeszcze poważne problemy, które uważamy, że powinniśmy w naszym środowisku no, czym prędzej rozwiązać, jeżeli chcemy po prostu, aby faktycznie ta praca w tym zawodzie miała jeszcze jakiś sens.
No i podsumowując odcinek, pomijając te nowe fakty, dalej uważamy, że najważniejsza jest dobra wycena prac projektowych. W tym celu jeszcze raz polecamy nasze odcinki dotyczące sposobu wycen, bo mamy wrażenie, że rynek czasem chyba nie wie albo nie jest w stanie dokładnie oszacować czasu, który jest potrzebny na wykonanie tej dokumentacji, a to się przekłada bezpośrednio na finansowy aspekt. A jest to bardzo niebezpieczne dla inwestorów, bo źle wyceniony projekt potem będzie źle zaprojektowany, źle wykonany i olbrzymie pieniądze są narażone w porównaniu z bardzo niewielką kwotą, która jest wymagana, żeby ten projekt był dobrze zrobiony. Na dziś to już tyle. Oczywiście, jeżeli podobał Wam się ten odcinek i ten materiał, no to zostawcie łapkę w górę, zachęcamy do subskrypcji i widzimy się w przyszłym tygodniu. Cześć!